Panie Kowalski, panie Wiśniewski, patrz pan jak miasto rośnie nam. Żelazo, beton, wapno i deski, wielka budowa szczęścia bram. Jest pan, panie, przedmiotem troski, panie Kowalski, panie Kwiatkowski. Dla pana szkoły, dla pana mosty, dla pana się rozwija plan. A gdzie pan mieszka, panie K? Czy pan z ogródkiem willę ma? Czy pan się ciśnie jak ta mysz? To całkiem nie ma znaczenia, albowiem panie, czyż mogą gniewać rzeczy te, kiedy ogólnie nie jest źle i statystycznie żyje się fest? To wszystko wspólna własność jest. Panie Kowalski, panie Kwiatkowski, chodź pan na ciuchy, niech jasko. Tam od krawata aż do podwiązki tanio pan kupi, że ho, ho. Wyjdziesz pan stamtąd jak baron czeski. Panie Kowalski, panie Wiśniewski, już jesteś lordem i gryziesz pestki, a panny ci uśmiechy ślą. Jak pan się nosi, panie K? Czy pan z łososia futro ma? Czy pan jest goły jak ta mysz? To całkiem nie ma znaczenia, albowiem panie, czyż mogą gniewać rzeczy te, kiedy ogólnie nie jest źle i statystycznie żyje się fest? To wszystko wspólna własność jest. Panie Kwiatkowski, panie Wiśniewski, motoryzacja na 102. Dziś nawet smarkacz, co gryzie pestki, do 4 kółek pociąg ma. Może być Skoda, może być Moskwicz, panie Kowalski, panie Kwiatkowski. W szumie silnika znikają troski i tylko wicher w uszach gra. Więc czym pan jeździ, panie K? Czy pan już 4 kółka ma? Czy wciąż w tramwaju jak ta mysz? Zresztą to nie ma znaczenia, albowiem panie, czyż mogą gniewać rzeczy te, kiedy ogólnie nie jest źle i statystycznie żyje się fest? To wszystko wspólna własność jest. Panie Kwiatkowski, panie Kowalski, przemysł nam kwitnie, buzi dać i w całym kraju słychać oklaski. Znów się spisała dzielna brać. Widzę też pana tam, profil boski, panie Kowalski, panie Kwiatkowski. Dla pana huty, dla pana kioski, tylko wybierać, tylko brać. Więc jak pan żyje, panie K? Czy pan interes własny ma? Czy też pan w tłoku jak ta mysz? To zresztą nie ma znaczenia, albowiem panie, czyż mogą gniewać rzeczy te, kiedy ogólnie nie jest źle i statystycznie żyje się fest? To wszystko wspólna własność jest. Panie Kwiatkowski, panie Kowalski, barwami tęczy wiosna gra. Zachodzącego słoneczka blaski, czy ładniejszego pan co zna? Dla mnie zachodzi,
na podowschodzie, panie Kowalski, jak to w przyrodzie. Dla pana kwiaty kwitną w ogrodzie, dla pana noc gwiazdami gra. Dawaj, prędko! Pan Kowalski, pan Wiśniewski, tyle pan pięknych dziewczyn zna, a wszystkie chodzą nie licho wieskim, tylko przy każdej pan lub ja. Słoneczko blednie przy kobiet blaskach, pani Wiśniewska, pani Kowalska, każda pyskata, każda warszawska i nogi aż do ziemi ma. A jak się nosi pani twa, czy modny kołnierz z nurków ma, czy wciąż te króle a la mych? Zresztą to nie ma znaczenia, albowiem panie, czyż mogą gniewać rzeczy te, kiedy ogólnie nie jest źle, gród, że dziewczyny kochają nas, a na zmartwienia będzie czas. Jak skończy się historia ta, czy głębszy morał na dnie ma, przyniesie uśmiech, żal czy łzy, to wszystko nie ma znaczenia, albowiem panie, gdy dwoje młodych kocha się, to już w zasadzie nie jest źle. I w takim składzie żyje się fest, to najważniejszy sekret jest. A kiedy tatarskie hordy podeszły pod Trębowlę, to komendant Krzanowski zgubił ze strachu pantofle. Wypił pół stągwi miodu, rozbił z czekanem stągiew i powlókł się na mury, by wieszać białą chorągiew. A to li małżonka, jego niewiasta wielkiego ducha, krzyknęła: zwariowałeś, zrobią z ciebie eunucha. Tu załukała na samą myśl o tym, nerwy w niej dziarsko zagrały. Chwyciła w rękę pogrzebacz i wrzasnęła: wszyscy na wały. I dalej, że rzucać w pochańców sztućcy miski, kawałki jarzyn, leć kaszkę manną wrzącą, aż się z bólu skręcał tatarzyn, bluzgać gorącym barszem, w którego zdradliwych falach tonęli krwiożercy nogajcy, jęcząc żałośnie: o Allah! Wtem nagle dreptak aga pryszcza, ty wąsaty potwór, zaszedł Trębowle od tyłu babach i wybił otwór. I właził już do środka, ta pani bęc w łeb go pięścią i zatkała wyłom samą sobą, a raczej swoją częścią. Odwróciwszy się na ku przednio twarzą do wnętrza fortecy, by móc wydawać rozkazy, a w tę dziurę wstawiwszy plecy. Oj, długo by opowiadać, jak 40 000 napastników zdobywało tę barykadę bez najmniejszych bodajże wyników. Jak straszliwie się nad nią znęcali przy użyciu dzitki, ataganów, samopałów, szał zapalających i oblężniczych taranów, jakie piekielne petardy, miny zastosowali, jakie ohydne świństwa na niej wypisywali. O Allah! Aż nadszedł hetman Sobieski, przepędził całą tę zgraję. Podszedł pod mur, zapytał przebuka, cóż to wystaje. Ze sześć chorągwi husarskich krzyknęło: Jezus Maria, o ile nas wzrok nie myli, to pani Krzanowska Zofia. Wówczas hetman zdjął z szyi medalion, przypił i z wielką wprawą kazał pochylić sztandary, krzyknąć zawał brawo.
Następnie zaś, by wyrazić najwyższą cześć i szacunek, złożył na męczennicy hetmański pocałunek. A pani Chrzanowska, myśląc, że ma dalej za sobą tę tłuszczę, ryknęła: możecie całować, po dobroci też was nie wpuszczę. To ma klawę życie oraz wyżywienie klawę. Przede wszystkim już o świcie dają mu do łóżka kawę, a do kawy jajecznicę. I gdy ją upusz podeżre zdrowo, to przynoszą mu w lektyce bardzo fajną cysarzową. Się trochę stary, mówi najjaśniejsza pani. Potem ruch się robi w izbach, cysarz z łóżka wstaje letko, siada sobie w złoty zydzwat, złotą goli się żyletką i świeżuku płótki ogolony. Rzeźko czupując się i zdrowo, wkłada ciepłe kalesony i koszulkę flanelową. Przyjemności same oraz niespodzianek wiele przynoszą mu panoramę, WTK i karuzele, Filipinkę i sportowca, i skrapiają perfumkami, i może grać w salonowca z marszałkiem i ministrami. Pobiedzie złota cytra, gra przemiłą melodyjkę. Cysarz bierze z szafy litra i odbija berłem szyjkę. Potem żonę otruć każe, albo ci i chcę zakłuć stryjca. Ech, dobrze, dobrze być cysorzem, choć to świnia i krwiopijca.